Witam na forexiestrader.com. Chciałem w skrócie wyjaśnić, w jaki sposób można się uczyć z płatnych filmów, e, wideo ze szkolenia instruktażowego na wideo. W tym celu posłużę się krótką genezą e, tego, w jaki sposób powsta powstała szkoła e, Forex yes Trader. Otóż w tym momencie patrzymy na witrynę forexjestrader.com. Była to pierwsza strona, jaką założyłem w celu dzielenia się bezpłatną informacją, w celu pokazywania ciekawych zagrań, ciekawych analiz, ciekawych przykładów transakcji. To są analizy, które wychodzą codziennie lub co tydzień na stronie forexestrader.com. Również są przeglądy transakcji, którymi się dzielę również w zakładce przykłady transakcji na górze. Po zalogowaniu do serwisu można Zerknąć sobie na przykłady transakcji oraz kursy wideo. Był to pilotażowy projekt, gdzie pokazałem w różnych filmach, instruktorach wideo, w jaki sposób łatwo można posługiwać się analizą techniczną. Jednakże jest to tylko podstawowy program szkoleniowy, taki można powiedzieć, wstęp dla bardzo początkujących, dla osób, które zetknęły się dopiero po raz pierwszy z rynkiem. Później w dalszym okresie zacząłem dzielić się również tą wiedzą na Płatnych szkoleniach, gdzie przekazywałem już profesjonalnie wiedzę w sposób taki, jak powinno to być, w ciągu wielu godzin, szkolenia od A do Z. Oprócz strony Forex, jest trader, gdzie mamy tutaj ciekawe informacje, tak począwszy od artykułów poprzez jakieś programy, czy e-book do ściągnięcia na stronie, czy też w jaki sposób tradować podczas danych ekonomicznych, z czym to się wiąże podstawowe informacje na ten temat, wszystkie podstawowe informacje znajdą Państwo właśnie na forexistrader.com. Później dalszym etapem rozwoju szkoły Forex Jest Trader. Tutaj Państwo widzą po prawej stronie szkolenia Forex Jest Trader. Jest to kolejna witryna, witryna założona tylko po to, żeby przedstawić. Pełny ofertę szkoleń Forex jest trader. Są tutaj szkolenia online na wideo, połączone szkolenia wideo z ćwiczeniami na żywo oraz szkolenia online na żywo. Ta sama oferta jest tutaj zaznaczona na dole w postaci symbolicznej. Szkolenia na wideo jest to stosunkowo nowa oferta, obejmuje ona 90, ponad 90 filmów do nauki instruktażowej na nagraniach. Wideo w sposób łatwy, komfortowy, można bez limitu odtwarzać sobie te nagrania i z nich czerpać wiedzę. Szkolenia Forex jest Trader to przede wszystkim e, prostota to przede wszystkim jakość przekazywanych informacji, dużo prostych, nieskomplikowanych informacji, tak jak, takich jak pokazuje w dziennych analizach technicznych, w jaki sposób rozwija się rynek, w jaki sposób możemy identyfikować ryzyko zagrożenia, a także szanse na rynku Forex. Po to powstała ta szkoła Forex właśnie, żeby początkującym inwestorom pokazać, w jaki sposób bardziej przyjaźnie można identyfikować szanse i zagrożenia na rynku Forex, tak? Dlaczego niektóre z tych sytuacji, które zaznaczamy tutaj na wykresach są mniej interesujące, jak zejście w dół, w jaki sposób można korzystać z tego rodzaju wybić, w jaki sposób skorelowane są te wykresy między sobą. Tak? Widzimy tutaj eurodolar i funt dolar na wykresach 4-godzinnych, a także na wykresie 30-minutowym, jeden po drugim. To wszystko, to znaczy w jaki sposób można inwestować długoterminowo, jak i krótkoterminowo na wykresach typu M15-M30, można w bardzo ładny, przejrzysty, spokojny sposób opisać i w szkoleniu na żywo, i w instruktażach wideo, które to były nagrywane na przestrzeni wielu miesięcy czasu. Inwestorzy, użytkownicy y, tych szkoleń ludzie, którzy przeglądają te filmy instruktażowe, y, widzą w tym potencjał. Filmy są naprawdę y, nieskomplikowane, są y, proste, w przejrzysty sposób pokazują na czym polegają trendy, tak, w jaki sposób y, odróżniamy zależności pomiędzy trendem na wykresie D1 dziennym, na wykresie H4, na wykresie M30, w jaki sposób dążymy do tego, żeby wykorzystać w pełni potencjał rynku, y, biorąc pod uwagę wszystkie interwały. Czasowe tego samego instrumentu. To są takie podstawy, które omawiamy na szkoleniu. Z takimi podstawami spotkają się Państwo w szkoleniu na wideo, chociażby początkującym, które to szkolenie zawiera w sobie kilkadziesiąt filmów, gdzie w sposób prosty, przejrzysty opisujemy, w jaki sposób będziemy rozróżniali trend czemu służą wsparcie i opory, dlaczego jedne są ważne, inne są nieistotne. O tym mówi kurs początkujący. Kurs średnio zaawansowany będzie mówił o wielu wartościach, które wnosi analiza techniczna, w jaki sposób identyfikujemy transakcje i kurs zaawansowany to będzie już pełna perspektywa tego, w jaki sposób wykonujemy transakcje, pokazane na różnych wielokrotnych ćwiczeniach. O tym, w jaki sposób e, szkolenia są przydatne dla e, inwestorów, dla uczestników szkoleń, mogą Państwo spojrzeć na stronie, gdzie zamieszczam referencje, opinie ze szkoleń. Tak? Opinie ze szkoleń są to listy referencyjne, gdzie e, uczestniczy po szkoleniu proszę uprzejmie o... E, m, Wyrażenie swoich uczuć, odczuć ze szkolenia w formie pisemnej, gdzie każdy użytkownik, jeżeli jest taka opcja, przysyła skan z własnym podpisem i krótką opinię po prostu na temat szkolenia zaawansowanego czy innego, które odbył, w jaki sposób wniosło to jakąś nową jakość, czy od A do Z nauczyło go tradować na rynku realnym. Ponadto myślę, że. Mogę Państwu pokazać po prostu jak wygląda to praktyce w praktyce na stronie internetowej, gdzie mamy zaawansowany kurs e, Forex na wideo. Jest tutaj w części początkującej chociażby e, kilkadziesiąt filmów, e, które mówią e, między innymi czym jest Forex, czym nie jest. Dowiadujemy się wszystko o świecach japońskich, o tym co determinuje forex, w jaki sposób powinniśmy patrzeć na ten rynek oraz w jaki sposób identyfikować trendy. Między innymi, po to, żeby w sposób łatwiej, przejrzysty wykonywać transakcje, żebyśmy byli pewni tych transakcji, żeby łatwiej nam się po prostu wchodziło w rynek i bez powodu, żebyśmy nie wychodzili z rynku, podczas gdy jest to opłacalne. Także w części początkującej mamy tutaj wszystkie niezbędne informacje odnośnie interwałów czasowych, w jaki sposób patrzeć na wykresy, jak ćwiczyć czym jest środowisko, w jaki sposób wyznaczamy środowiska, w jaki sposób używamy wskaźników, kanałach, kanałów rachunku prawdopodobieństwa, w jaki sposób należy postrzegać formacje, co jest istotne co nie jest ważne. To wszystko wraz z ćwiczeniami na kursie początkującym Państwo spotkają, także jest to bardzo wartościowy kurs, który można zakupić w naprawdę niewielkiej cenie. Jest to świetny start powiedzmy w inwestowanie na rynku Forex, a także na różnych rynkach kapitałowych. Może przejdę do ostatniej strony, przedostatniej strony szkolenia, gdzie mamy kurs zaawansowany. Teraz patrzymy na typową, zaawansowaną część y, kursu pełnego, czyli jesteśmy w części zaawansowanej, y, gdzie mówimy o różnych już takich bardzo dojrzałych sprawach na rynku, w jaki sposób odbierać zysk, kiedy wiemy, jak wchodzić w transakcje, y, w jaki sposób odróżniać, gdzie cena czuje się komfortowo lub nie, y, w jaki sposób korzystać z danych ekonomicznych, z kalendarza forex tak zwanego. Bardzo istotną kwestią są również y, paterny zwycięskie, powtarzające się. Układy, formacje, które występują na różnych instrumentach, różnych interwałach czasowych. Jest to pattern zwycięski numer 1, 2 i 3 oraz inne e, formacje, które mogą być atrakcyjne dla Państwa w celu rozwinięcia również innych, samodzielnych być może systemów transakcyjnych. Chociaż najłatwiej korzystać z takich wykorzystanych już informacji, w jaki sposób identyfikować transakcje do wejścia w rynek i korzystać po prostu z tych momentów, które są już sprawdzone. Natomiast typowa e, część kursu zaawansowanego to są typowe ćwiczenia. Tak? Tu jest dużo filmów instruktażowych z ćwiczeniami. Są to zupełnie identyczne ćwiczenia, jakbyśmy e, przeprowadzali e, ćwiczenia na kursie na żywo, online. Także na kursie wideo nie tylko poruszone są e, podstawy inwestowania oraz posługiwania się analizą techniczną na rynku Forex i e, na różnych rynkach kapitałowych, ponieważ tą wiedzę można przełożyć naprawdę na wiele rynków, akcyjny, e, surowcowy, na e, różne instrumenty, które poruszają się kierunkowo. To wartością dodaną e, kursu zaawansowanego każdej z części kursu, właściwie początkujący e, kurs. Proszę zwrócić uwagę. Zarówno w części kursu początkującego, jak i średnio zaawansowanego, jak i zaawansowanego. Kilka filmów instruktażowych jest typowo ćwiczebnych. Na realnym rynku po prostu omawiana jest sytuacja, czy dane ciekawe sytuacje na przestrzeni czasu zaistniałe pokazywane są na żywo w filmie wideo, czyli tak jakbyśmy oglądali szkolenie na żywo uczestniczyli w szkoleniu na realnym rynku, tylko jest to po prostu nagrane na filmie instruktażowym wideo. Także tutaj tych e, filmów instruktażowych typowo e, ćwiczebnych jest wyjątkowo więcej. Są pokazane różne warianty e, patternów e, zwycięskich, e, układów świec, które można wykorzystywać na różnych instrumentach. Są różnice pomiędzy nimi. E, są e, drobne zależności, e, których normalnie e, nie omawia się w e, powiedzmy na stronie forexistrader. Trader. Nie wszystkie y, sprawy można omówić za jednym zamachem raptem w kilku filmach instruktażowych. Mam na myśli w szczególności w jaki sposób oddziaływują tutaj na siebie korelacje tych rynków, dlaczego godziny handlu niektóre są bardzo istotne, inne są mniej ważne, w jaki sposób jedno środowisko różni się od drugiego na tym samym instrumencie w podobnym czasie, mimo tego, że różnice naprawdę są niewielkie. Także tutaj rozmawiamy o dynamice ceny, tak, ćwiczymy dosłownie jak Dynamika ceny ma wpływ na rynek, w jaki sposób pomaga czy przeszkadza nam to w transakcji. To ćwiczymy normalnie w y, kursie wideo, tak jakbyśmy spoglądali na żywy wykres. Także ja tutaj w niektórych filmach instruktażowych zamieściłem sytuację, gdzie wchodziłem w rynek na żywo y, lub też była sytuacja, w której mógłbym wchodzić w rynek, tylko zamiast wchodząc w rynek, przykładowo nagrywałem film instruktażowy wideo, gdzie pokazuję punkt po punkcie, w jaki sposób dynamika ceny. Rusza się I w jaki sposób ma to odnosić się do prawdopodobieństwa danej transakcji na realnym rynku. Takich sytuacji jest więcej na różnych instrumentach. I to wszystko omówione jest w kursie instruktażowym na Wideo. Także jest to bardzo wartościowa, bardzo ciekawa wiedza. Nie są to jakieś suche yy, filmy, gdzie, gdzie nie możemy odwołać tego do rzeczywistości. Jest to bardzo życiowe. Jest tutaj cała moja wiedza zamieszczona w pigułce. Właściwie nie jest to taka bardzo skrótowa. Pigułka, ponieważ tych filmów jest prawie 100, będzie ich być może odrobinę więcej, natomiast jest to sporo materiału po prostu do obejrzenia, jest to kilkanaście czy blisko 20 godzin materiału do obejrzenia online właśnie w tych filmach. Proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj nawet sytuację po przemówieniu Fedu, tak, także mamy sytuację, gdzie nagrywałem filmy instruktażowe po publikacji danych w trakcie i poszczególne sytuacje są omawiane w rozbiciu na największe detale. Także jest to potężną wartością tego kursu, gdzie możemy wyciągnąć bardzo dużo ilość wniosków zarówno dla tradingu długoterminowego, jak i dla day tradingu, czyli transakcji na wykresach M5, M15, M30. Także ze strony technicznej każdy z tych filmów w kursie można poszerzyć na całe okno, dostosować jego wielkość komfortowo tak żebyśmy mogli oglądać na cały ekran czy pół ekranu, dostosować jego rozdzielczość tak żeby to były filmy wysokiej, dużej jakości, także jest to po prostu przyjemne, komfortowe oglądanie bardzo ciekawego materiału w zaciszu swojego domu. Także chciałem Państwu bardzo podziękować za uwagę. E, będę zamieszczał prawdopodobnie dodatkowe informacje w przyszłości e, odnośnie szkoleń czy e, ofert związanych ze szkoleniami właśnie na stronie szkolenia e, forexjestrader.pl Jest to strona, która służy właśnie do komunikacji. Z inwestorami odnośnie czystej oferty szkoleń, w jaki sposób szkolimy się, w jaki sposób możemy przyglądać filmy instruktażowe i dokonywać opłat za kursy. Akurat kursy wideo można opłacać przykładowo, klikając tutaj w sposób elektroniczny. Kup teraz, można dokonać przelewu i oglądać filmy instruktażowe wideo w danym momencie od razu otrzymać dostęp, e, także jest to naprawdę nieskomplikowane, a wiedza jest bardzo szeroka. Także dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz serdecznie za uwagę, e, życzę miłego dnia, do usłyszenia.